znaczy, że nauka zaczyna zbliżać się do odkrywania Boga? Tak, tak. Zdecydowanie tak. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, drogi Mariusz. Bo praktycznie każdy z nas, a większość w naszym społeczeństwie jest ludzi wierzących, to nie mi do naszym szanownym widzom mówić, bo faktycznie Polska uważa się za kraj katolicki, w którym 95% ludności to są katolicy, chociaż są i prawosławni, i inni wyznawcy różnych innych religii, ale nie będę nad tym się skupiać. To znaczy, ja tu chcę powiedzieć coś takiego, że praktycznie Biblia składa się z dwóch części. Ona składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Według mojej wiedzy, i to już też mówiłem w jednym z naszych poprzednich nagrań w mojej prelekcji, Stary Testament, uważają nasze hierarchowie, jest oparty praktycznie na pięciu księgach hebrajskich, z których trzy są najważniejsze – Tora, Talmud i Kabbala. Chcę powiedzieć, że są oni w błędzie, chociaż nie chcę tutaj mówić herezji czy coś takiego, bo praktycznie całe zasady chrześcijaństwa, wszystkie te wszystkie działania, które każdy ksiądz przeprowadza w każdym kościele, oni są oparte na starożytnej wiedzy i na religiach starożytnego Egiptu. Jeszcze raz podkreślam, Egiptu, nie starożytnego państwa hebrajskiego. To znaczy nie na starohebrajskiej wiedzy, a na staroegipskiej wiedzy, która potem przeszła przekształcenie, bo była przepisywana kilka razy przez odpowiednich skrybów, przez rozwój cywilizacji akadyjskiej, potem przez rozwój cywilizacji babilońskiej, a praktycznie starożytna wiedza egipska była otrzymana w swojej kolejności przez Egipcjan od pierwszej popotopowej cywilizacji ludzkości na Ziemi, które my nazywamy na dzień obecny cywilizacją sumeryjską. Dlatego ja w swoich pierwszych naszych nagraniach szczególną uwagę Państwa zwracałem na książki słynnego naukowca, językoznawca i antropologa Zecharia Sitchina. On zaczął w 1976 roku tą swoją pierwszą książkę napisał, którą nazwał 12 planeta. Potem napisał szereg swoich książek, ale chcę tu Państwu powiedzieć, że mam tu satysfakcję, bo ja w jednym z rozdziałów swojej książki zaprzeczam, jeszcze raz podkreślam, tym wnioskom i tezom, które w tych książkach nam przedstawia Zecharia Sitchin. I mówię, że on się mylił w tym głównym swoim założeniu, że tak zwana 12 planeta naszego Układu Słonecznego, który jakoby wchodzi na orbitę obecnego pasu asteroid co 3600 lat. Takiego wydarzenia nie mogło być, bo takie wydarzenie byłoby zarejestrowane i opisane we wszystkich starożytnych manuskryptach, książkach, które dotrwali do naszych czasów. To znaczy, coś takiego przy wejściu tak dużej planety, a według opisania tej planety 12 przez Sitchina, Sitchina faktycznie prawidłowo, bo Sitchin to my jak w języku polskim CH czytamy jak H, jak Sitchin, a to faktycznie angielskie nazwa CH, Sitchin. Bo Sitchin praktycznie to jest pochodzenie żydowskiego, on urodził się w Odessie i w swój czas przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to znaczy potem osiadł w państwie Izraela obecnym, ale nie będę na tym się skupiać, to znaczy chcę Państwu powiedzieć, że naukowiec Sitchin to jest, no można powiedzieć, były radziecki Żyd. Nazywając to wszystko po imieniu, nazwisku. Nikt nikogo z tej nacji nie chce obrazić, bo faktycznie bardzo lubię tą nację, sam wyrosłem praktycznie w otoczeniu moich starych przyjaciół, którzy byli wszyscy, praktycznie większość pochodzenia żydowskiego. Nie mam żadnych tutaj jakichś
Uprzedzeń. Uprzedzeń, zgadza się. Dlatego Sitchin w 2001 roku, wiedzą już, to znaczy tak samo jak przedtem, tylko naszym szanownym widzom mówili, że Charles Darwin, który w języku polskim dlatego nazywałem Karolem Darwinem, ale to jest przetłumaczenie imienia Charles na imię Karol, uznał w końcu swego życia, swoje artykuły napisał, żeby jak on by wiedział to, co wie pod koniec swego życia, on by nigdy nie stworzył tej swojej słynnej teorii ewolucji. Tak samo jak Zacharia Sitchin w 2001 roku, to znaczy po 25 latach od wyjścia, wydania jego pierwszej książki „12 planeta”, sam przyznał swoje błędy, że on nieprawidłowo odczytał, nieprawidłowo zinterpretował i przedstawił to w swoich książkach, te informacje, które były zawarte w starożytnych klinopisnych tablicach starożytnej cywilizacji Egiptu, Sumeru i to, co ja Państwu dalej mówiłem. To znaczy, wszystkie pozostałe książki, które napisał Sitchin, oni opierają się na te miary dystansu, miary czasu, które używali starożytni Sumerowi. Tylko znowu Zacharia Sitchin, moim zdaniem, dlatego mam tutaj bardzo dużo pytań i wątpliwości powiązane z tym, to ja wszystko podaję w swoje wątpliwości, swoje praktycznie uwagi w czwartym rozdziale swojej książki. Myślę, że kiedyś ją dokończę, bo będzie wszystko jakoś tam wydana i myślę, że trochę podzielę to książki na kilka tomów, bo faktycznie nie w stanie każdy z naszych szanownych widzów oraz czytelników, którzy by chętnie z tym się zapoznali, to kupić, bo byłaby to bardzo gruba książka, ponad 750 stron, co jest praktycznie nieczytelne dla zwykłego czytelnika. Dlatego to będzie 150-80 stron i kilka tomów. Okej, okay. To chcę odpowiedzieć na te pytania, które bardzo dużo naszych widzów zadają. A kiedy, a co? To jest bardzo ciężka praca, proszę Państwa, praktycznie dlatego, że jestem wychowany w terminologii naukowej rosyjskiej. I mi bardzo ciężko na tyle zrozumianym językiem napisać to w języku polskim, żeby każdy z Was, to znaczy naszych szanownych widzów, czytelników moich przyszłych, zrozumiał, co tam napisane, bo byłoby to bełkot naukowy, a dużego bełkota naukowego nie chcę, bo i tak jego jest wystarczająco dużo w naszej literaturze naukowej. Dlatego znowu zwracając się do naszych tak zwanych baranków, chcę dalej Państwu powiedzieć następujące. Ale jeszcze większy wzrost prędkości reakcji utleniania również obarczony jest tym, że człowiek, to znaczy osoba, będzie miała doskonałe zdolności w porównaniu do innych ludzi, ale będzie żyć za mało, nie dając potomstwa. I oto właśnie jest wyjaśnienie krótkiego życia wunderkindów. Dlatego super uzdolnionych i super szybko myślących dzieci, które my nazywamy wunderkindami. Dlaczego szybko? Bo praktycznie znowu robi taki niewielki odstęp. Każdy zwykły człowiek na naszej planecie Ziemi praktycznie używa, to korzysta od 6 do 8% możliwości pracy swojej głównej maszyny myślowej, którą my nazywamy mózgiem ludzkim, chociaż to jest moim zdaniem niekorektne określenie i nieprawidłowe zrozumienie tego terminu. Ale o tym będę mówić w bardzo dalszych moich prelekcjach, które będą opierali się na znowu budowy nas jak ludzi, który składa się z trzech poziomów, o którym już przedtem mówiłem. To znaczy z poziomu naszej maszyny biologicznej, to znaczy z ciała fizycznego, maszyny energoinformacyjnej, ciała witanowego i najważniejszego, z nas jak ludzi myślących, to znaczy posiadającym tak zwaną duszę, bo to jest też czysto umowne określenie i czysto umowny termin, który do końca przez większość ludzi nie jest rozumiany prawidłowo, bo duszą my nazywamy świadomość,
my nazywamy rozum, my nazywamy umysł. To jest bardzo duże określenie, bo to jest praktycznie konkretna postać fizyczna istoty pozaziemskiej, znajdującej się w... Już Państwo wiecie, co to jest materia szarej przestrzeni. Myślę, że niektórzy z Was, którzy oglądali nasz projekt Boga i te moje informacje dotyczące prawdziwej budowy naszego wszechświata, który składa się praktycznie z 7 poziomów. Jedny poziom to jest, przypominam prosto przy okazji Państwu i naszym szanownym widzom, z pierwszej niematerialnej przestrzeni, którą my nazywamy przestrzenią retro, to znaczy pra-pra-pradawną, z której potem na zasadach zakłócenia, to znaczy nastąpienia pierwszej fluktuacji, zaczyna się formować materia pierwszej materialnej przestrzeni naszego wszechświata, który ja za swoim nauczycielem nazywam materią martwej przestrzeni. Po tym dalszym rozwoju materii my mamy obecną naszą materię przestrzeni zielonej lub przestrzeni heretyków, tak jak nas nazywają istoty wyższe. Tak, jesteśmy przestrzenią heretyków. Dalej na podstawie dalszego skomplikowanego rozwoju martwej materii formuje się następna, znajdująca nad nami przestrzeń, którą my nazywamy materią żółtej przestrzeni, która jest sześciokrotnie więcej energopojemna i 10 do potęgi w 5 stopniu więcej informacyjna. Nad niej znajduje się przejście, tak zwany zawór entropijny, który my nazywamy przestrzenią mroku, który, dlaczego ja zwracam Państwu uwagę i przypominam o tym, bo dalej muszę to znowu jeszcze raz powtórzyć, że praktycznie przestrzeń materii mroku w wszystkich naszych religiach istniejących na świecie nazywają piekłem. Ja w dalszej części moich wystąpień postaram się Państwu przedstawiać, bo materia tej przestrzeni jest ciemną, tak samo jak materia pierwszej materialnej przestrzeni martwej, dlatego że pierwiastki, atomy tej materii nie posiadają cząsteczek orbitalnych, to znaczy oni nie mają swoich elektronów czy witonów i to jest bardzo specyficzna, ale bardzo potrzebna materia, bo ona pełni bardzo poważną, można powiedzieć, zasadniczą rolę. Ona faktycznie oddziela naszych 3 materii znajdujące się na dole, to znaczy materii martwej przestrzeni, materii naszej zielonej przestrzeni i materii żółtej, od 3 następnych przestrzeni wyższego poziomu, które mają absolutnie inne, tak zwane torsyjne, wektorowe wiry. I jakby nie istniała ten zawór entropijny, który ja nazywam materii mroku, to materii wyżej położonych przestrzeni, które pierwsze nazywa się materii szarej przestrzeni, ostatni jest materia tak zwanej przestrzeni niebieskiej lub przestrzeni po innemu błękitnej, praktycznie spaliliby, jakby nie było tego zaworu, całe życie, całą biologię niżej położonej od nich przestrzeni, to znaczy przestrzeni materii żółtej, przestrzeni naszej. Oprócz tego istnieje zasada lub prawo wszechświata, które mówi następujące, że życie w materii przestrzeni może wyniknąć tylko pod warunkiem, że nad nią znajduje się wyżej położona od niej energetycznie przestrzeń. Jak nie ma nad niej tej przestrzeni wyżej położonej, to życia w takiej materii tej przestrzeni nie ma. Tym samym mamy znowu świętą trójcę, to znaczy życie istnieje tylko w 3 z 6 materialnych przestrzeniach naszego wszechświata. Pierwsze życie powstaje w materii naszej zielonej przestrzeni, to jest pierwszy poziom, dlatego po tym dalszych naszych nagraniach powiem Państwu, bo chcę przejść do wyjaśnienia dla naszych szanownych widzów znaczenia oraz istoty największego wroga całej naszej ludzkości, który ja już czytałem te wszystkich pytaniach naszych szanownych widzów, że kiedy ja przejdę do Asefa Szatana. Przejdę, proszę Państwa, ale wszystko w swojej kolejności. Wszystko bardzo powoli, krok po kroku. Dlatego istnienie życia w naszej przestrzeni opiera się na zasilanie nas, jak maszyn biologicznych,
там матрицам енергоінформаційних, яка підбудована на частичках вітонових, які ми достаємо, це шестикратне досилення з матерії жовтої пшещені. І якби не було тієї матерії жовтої пшещені, то життя би на нашому обшарі, на нашій пшещені не існувало. Бо практично, так як я вже мовив, кожен чоловік має достарчення енергії незмінної до нормальної праці цілого нашого організму. Це значить головний пункт засилання, так само як комп'ютер. Як не натисніш притиск засилання, це значить повер, то нічого не рухає, бо немає енергії. Так само ми практично, як машини біологічні, машини енергоінформаційні, 96% енергії незмінної до нормальної праці нашого організму достаємо, власне, з вище положеної однас матерії пшещені жовтого спектру, який називаємо чисто условні, які дають нам вітони, бо вони є шестикратно більше енергопоємним. Для того дуже дуже непорозуміння наступило добрих 25 років тому, коли наші біологи і наші медики дотарли до того, що при рівноваженню рівнянь, то значить з лівої сторони повинно бути відповідник заховання і заховання енергії, яке мовить нам право заховання енергії, так і саме, як з лівої сторони. А вони отримували для чогось, що з правої сторони у них виходить на дуже більше енергії, яку отримує чоловік, то значить докладно в 6 разів більше, ніж то би виникало з прилічення, достарчення енергії до нашого організму, яке ми позискуємо під час розпаду того живіння, води, яку ми п'ємо, яку ми їмо, на засаді реакції хімічних. То значить, знову вертаємо до рівноваги квасово-засадової нашого організму. Але тут це звернуть панство ще гульну увагу, є ще на більшим значення рівноваги енергетичної нашого організму. Для того, то знову нестети роблю такий отстемп від головного нурту моєго дійсійшого викладу, бо практично рівновага енергетична мусить існіти в цілому нашому організмі. Для того є дуже ціньона від понад 5000 лет. Зараз цивілізація наша західня дійжала до того, слинна медицина хінська, яка опірася на чим? На акупунктурі. То значить, хінчиці віддавна, а хінчиці достали там інформації теж з гури, від цивілізації більше розвинутої від них, які би я назвав зараз теж чисто умовно цивілізації білої раси, теж нікого не хочу уразити апропо моїх стосунків расових, але біла раса практично подиктувала хінчикам, бо є обіцяне бадання на позьомі археологічним, антропологічним і різні дивні викопаліска, які є нестети утайнені з поводу розпорядження жонду обіцних Хін, а то почалося ще, коли існувала Хінська Республіка Людова, то значить на початку 20-го віку, що почалися дуже інтересуючі викопаліска, які подавали дуже заскакуюнце одналізіска в західніх Хінах, де є фактично згромадзони більшість пірамід, які ми неправідливо називаємо гробовцями фараонів. Жодного гробовця фараонів та пірамід не пільнили свої функції, бо практично кожен з тих пірамід, а в Хінах західніх існує піраміди, які своїм високость маємо понад 500 метрів. Так, при оказі, припомінам теж порівняння, аналогії, що слинна піраміда Хеопса, яка теж неправильно є названа назвіском того фараона Хеопса, який він сам мовив в своїх старожитних тих документах на папірусі до нас дотарла, що та піраміда існіла надлуго-надлуго перед тим, як він сіуродів. Але слинна піраміда Хеопса ма тільки 143 метри високості. Так, припомінам, так, при оказі. Піраміди в Хінах
tak zwana Biała Piramida ma ponad 550 metrów wysokości. Dlaczego były pobudowane te piramidy na naszej planecie Ziemi? Dlaczego i jakie funkcje oni pełnili, to też będę Państwu, naszym szanownym widzom, szczegółowo opowiadać swój punkt widzenia na zasadzie utrzymania swojej wiedzy, przeprowadzonych analiz i wyciągniętych z tych analiz moich własnych wniosków. Bo piramidy na Ziemi to są wyłącznie urządzenia energetyczne, urządzenia łączności oraz mogą być wykorzystywane jak bardzo niebezpieczne i oddziałujące negatywne na cały nasz glob, na cały nasz klimat urządzenia jak gigantyczny moc, jak oręże, to znaczy jak uzbrojenie, które w porównaniu z którym obecna nasza na naszym poziomie wiedzy bomba wodorowa, tak zwana wodorowa, chociaż to nie jest wybuch termojądrowy, jak mówią nasi fizycy, sorry koledzy, ale się mylicie, chcę znowu mówić tu herezji troszeczkę, to w porównaniu z wybuchem bomby wodorowej oddziaływania uzbrojenia, które by posiadała i posiadała przed tym, o czym między innymi pisze też w swoich książkach Zacharia Sitchin, dalszych, piramidy Egipta. Ja pamiętam to wszystko, bo w końcu XIX wieku, na początku XX wieku były bardzo duże rozpowszechnione książki słynnej Rosjanki, które wszyscy nazywają i wiedzą jak Helena Blavatska. Ona napisała praktycznie 6 książek. 2 toma książki ona poświęciła właśnie Izydzie, jak ona nazywa, rozwieńczona lub powiedzmy zdjęta tajemnica z Izydy. O tym ja też będę dalej mówił. Oprócz tego napisała bardzo dużo książek dotyczących jakoby powstania, rozwoju różnych poprzednich ras na planecie Ziemi. To jest czysta ezoteryka. Chcę tutaj Państwu też powiedzieć, że ja z ezoteryką nie mam nic wspólnego i cały czas staram się sprostowywać w miarę moich możliwości, mojego poziomu wiedzy te informacje, które zawiera się w bardzo dużo książkach ezoterycznych, bo nie są powszechnie rozpowszechnione i w każdej księgarni przez internet, szczególnie te ludzie, którzy się tym interesują, mogą te książki kupić, tylko tam jest bardzo dużo napisanej nieprawdy, wręcz kłamstw i bardzo dużo tumanu jest, tak zwane mgły zrobione, bo te perełki, które tam można wydziubać, tak samo jak rodzynki z paski na przykład bożonarodzeniowej, to jest to ciężka praca i dla ludzi niepodgotowanych to raczej nie da się tego zrobić. Dlatego chcę powiedzieć, że na przykład tego człowieka, który już Państwu pokazywałem, który napisał książki Od kogo pochodzimy, nazywa się on profesor, doktor nauk habilitowanej medycyny Ernst Muldaszew. On napisał te swoje książki, też pierwsze książki, od kogo pochodzimy, opierając się właśnie na książkach Heleny Blavatskiej. On bardzo dużo odniesienia w tych swojej pierwszej książki do tego podaje Państwu czytelnikom. W dalszych swoich książkach, wyprawach do Tybetu, które on zrobił 5 wypraw do Tybetu i bardzo interesujące materiały z tego przywiózł, też przez wszystkie te książki jego posiadam, bardzo uważnie ich przeczytałem. Z niektórymi z jego informacjami i wnioskami ja też nie zgadzam, dlatego też dyskutuję, tak samo jak moi nauczyciele, z szanownym przeze mnie panem profesorem Muldaszewem, bo już też ma podeszły wiek, już ponad 80 lat ma, ale prowadzi swoją klinikę w stolicy Baszkirii, bo on jest za pochodzeniem sam nie Rosjaninem, a Baszkirem, jednym z narodowości Federacji Rosyjskiej. Dlatego ja chcę znowu wrócić do naszych baranków, to znaczy, że
skrócenia czasu życia wpływają na zewnętrzne czynniki, tak jak przedtem powiedziałem, niezależne od dyskretnych ustawień naszej matrycy wietonowej. Na przykład zwiększone tło naturalnego promieniowania obszaru tej miejscowości, gdzie żyjemy, też powoduje dodatkowe oddziaływanie na nasz organizm, ponieważ prędkość czasu absolutnego we wszystkich przestrzeniach i ich materii jest stała. O tej absolutnej prędkości czasu ja też Państwu mówiłem w naszych poprzednich nagraniach projektu Boga, bo rozróżniać trzeba dwa absolutnie inne terminy i rozumowania czasu, które my cały czas używamy. Czas względny, który podlegamy my, jak każdy organizm biologiczny i który ma swój okres, który my mierzymy ten czas nasz względny w sekundach, w mili, w mikro i tak dalej, nano, piko i tak dalej, sekunda, chociaż dalej w stronę wyższą, on jest też czysto umownym rozumowaniem i znaczeniem, bo sekunda jest przywiązana do promieniowania odpowiedniego pierwiastka na odpowiednich częstotliwości i długości tych pików częstotliwości tego pierwiastka jest uznawana za tak zwane jednostki pomiaru czasu, które znajduje się, wzorek, który znajduje się w Paryżu, w słynnej palacie miar i wag. I on jest przywiązany do częstotliwości promieniowania takiego pierwiastka, który my nazywamy CEZ. To jest znowu nieprawidłowe określenie, czysto umowne, przyjęte dla prostszego spostrzegania i rozumowania przez nas ludzi, ale ludzi naukowców, którzy dalej donieśli te terminologie i te miary czasowe do zwykłych obywateli, bo na przykład ja chciałem by spytać naszych szanownych fizyków i naszych szanownych kolegów, którzy zajmują się tak zwanym miarą czasu, jak to ma do czynienia z tymi jednostkami czasu, które istnieli w starożytności i które były mierzone, ja potem Państwu konkretnie to podaję, na przykład w migach, w sigach i tak dalej, które my do dzisiaj te terminy uważamy. O, w mgnieniu oka. Co to jest mgnienie oka? To jest bardzo takie mgliste pojęcie, każdy z nas po swojemu to wszystko odbiera, ale to jest konkretna miara czasowa, które nasi starożytni przodkowie używali i które nie mieli tych drobnostek mierzenia czasu, jak my mamy teraz, na przykład 2,3 na 10 do potęgi minus 10 sekundy. Mamy to odpowiedni, powiedzmy, okres diapazonu czasowego. Ale nie chcę się na tym się skupiać, dalej do tego przejdziemy. Jak wynik tego, to znaczy prędkość czasu absolutnego we wszystkich przestrzeniach i ich materii, jak stała, i wynikiem tego jest stała szczytowa prędkość wzrostu entropii. Termin entropii jest rozumiany po-różnemu, ale w internecie można to nazwać. To znaczy nieodwracalne rozpraszanie energii przy stałym tempie rozpadu materii. To znaczy, znowu wracamy do naszego starego materiału z projektu Boga. Od wybuchu supernowej gwiazdy, przypominam, od razu po syntezie termojądrowej. Synteza termojądrowa następuje tylko jeden raz podczas wybuchu supernowej. W terminach trwania tego wybuchu termojądrowego 138 sekund, naszych ziemskich sekund, następuje powolny rozpad materii. To znaczy, nie ma żadnego, tak jak my mówimy, budowy naszej gwiazdy z wodoru i heliu, który na podstawie jakoby tam cały czas trwających reakcji termojądrowych, to znaczy połączenia atomów wodoru do atomu w heliu, i znaczy dalej nasi, szanowni moi koledzy, fizyki termojądrowi, zajmują się próbą uzyskania tak zwanej wolnej, bardzo taniej energii na reaktorach termojądrowych, które u nas nazywają tokamaki, u Amerykanów nazywają to NEMO, ale na dzień dzisiejszy, to znaczy
według mojej wiedzy na koniec 2019 roku, bo mamy miesiąc wrzesień, na dzień dzisiejszy bilans energii, który trzeba dostarczyć do tego reaktora termojądrowego i energii, której uzyskujemy na podstawie jakoby zachodzącej reakcji termojądrowej, jest niestety ujemnej. To znaczy, więcej energii do tego urządzenia trzeba włożyć, niż my z tego urządzenia możemy wyciągnąć. Dlatego pocichutko z szerokiej prasy oraz środków masowego przekazu zniknęli te tak zwane osiągnięcia lub super nowe odkrycia, które przedtem nasze szanowne kolegi fizycy szczycili się i pocichutko to znika, włącznie z tym, co znowu chcę rzucić kamień w ogródek moich kolegów fizyków, które zajmują się i pracują na słynnym LHMS-ie, to znaczy w Szwajcarii w CERN-ie. To też jest bardzo dużo nieprawidłowego zrozumienia i próby zbadania budowy naszej materii, to znaczy budowy wszechświata. Ale wrócimy znowu do tego. Znaczy, przy stałym tempie rozpadu materii, a to powoduje, że powstanie tło naturalnego mikrofalowego promieniowania, które wszędzie będzie jednakowym, a właśnie według tej wartości procesy biologiczne ludzkiego ciała zostali pierwotnie zaprojektowane. Mówię tu o bardzo znanym wszystkim terminie, który nazywa się promieniowanie tła. To znaczy promieniowanie tła, które my rejestrujemy, znaczy my, naukowcy, fizycy, jak stałe promieniowanie, które praktycznie jest w całym wszechświecie, w jakim by kierunku nie było ukierunkowane te urządzenia rejestrujące to promieniowanie tła, oni wszystkie dają jeden i ten sam wynik, że promieniowanie tła opiera się na stałej, no mniej więcej z niewielkim odchyleniem temperatury 2,72-2,74 stopni Kelwina. To znaczy, to jest temperatura minus 271 stopni według skali Celsjusza. Tak więc na przykład przez 20-30 lat ludzie, którzy żyją, to znaczy mieszkają gdzieś w strefie katastrofy w Czernobylu, zdziwi się i będzie zaskoczony człowiek, który tam mieszka, gdy odkryje, że wygląda on na znacznie starszego niż jego starszy brat, żyjący w stresie, niezabrudzony przez radiację. Dlaczego ja tu Państwu to szczególnie zwracam tę uwagę? Bo są bardzo dużo jest takich pytań. Jest bardzo popularna teraz w Polsce tak zwana wyprawa lub wycieczka do Czernobyla, które niektóre firmy nasze turystyczne organizują dla chętnych, a wycieczka do strefy Czernobyla, to znaczy do 30-kilometrowej strefy, promienia 30-kilometrowe, są powiązane z różnymi z oddziaływaniem różnych promieniotwórczych pierwiastków, które znajdują się w tej strefie. Pierwiastki znajdują się w ziemi, ale oddziałują na organizm biologiczny w bardzo powolnym tempie, zakłócają sprawiedliwe prace naszego organizmu jak maszyny biologicznej, to znaczy przemiany materii mam tu na uwadze. Dlatego tylko co zacytowane Państwu, że promieniowanie jonizujące, które jest obecne w strefie 30-kilometrowej w Czernobylu, ale nie tylko. Dalej będę mówić o tym samym dotyczącym Fukushimy w Japonii, bo to jest bardzo powiązane między sobą wydarzenia. W związku z tym, że reaktor, który wybuchł w Fukushimie 1, jest taki sam, jak reaktor, który wybuchł w czwartym energobloku w Czernobylu. On tak samo był ustawiony i uruchomiony do swojej pracy w tym samym roku, to znaczy w 1976 roku. Znam to, można powiedzieć, z autopsji, bo pracowałem niestety w tych czasach, studiowałem jeszcze, ale
można powiedzieć, że z córką głównego inżyniera Czernobylskiej stacji atomowej właśnie studiowałem razem na Uniwersytecie Kijowskim. Także co nieco wiem tej informacji, której bardzo dużo naszych widzów zadają, a czy prawda, że? Bo niektóre nasze widzowie, niektóry widz, można powiedzieć, zwrócił się do mnie w formie pisemnej, napisał do mnie maila. Postarałem się w tym swoim odpowiedzi na jego mail jemu dostarczyć tą informację, w której on wątpił według tego mojego wykładu, który kiedyś upomniałem o tym, że praktycznie dwa tygodnie czasu pracowałem w strefie. Jasne, że nie na stałe, a my wchodzili faktycznie w tej strefie na kilka godzin, bo mieli swoje indywidualne liczniki według dozy, którą ja otrzymałem i która opiera się na tak zwane dawki w 35 BER. BER to jest skrót znowu, żeby zrozumieć, to jest biologiczny ekwiwalent rentgena. To znaczy, to jest sumowane promieniowanie alfa, beta i gamma promieniowania oddziałujące na organizm człowieka. I ta sumująca dawka stanowi właśnie te jednostki. To nie jest poziom promieniowania, który jest niebezpieczny dla organizmu człowieka, bo praktycznie dawką zabójczą, który praktycznie rozkłada organizm człowieka i powoduje rak, to jest dawka 200 rentgen na godzinę. To tak prosto przy okazji, bo bardzo dużo jest nieporozumienia powiązanym z tym słynnym pięcioodcinkowym serialem, który jest w internecie, który Amerykanie nakręcili, który tak i nazywa się Czernobyl. Ja polecam naszym szanownym widzom zobaczyć ten serial, bo ten serial bardzo dobrze podaje realną sytuację. Ona jasne jest troszkę zniwelowana i bardzo dużo nieprawdziwych danych, ale usrednionych tam się podaje, tylko główny bohaterowie tego filmu, to znaczy słynny naukowiec, naprawdę akademik taki był i popełnił życie samobójstwem w 1989 roku oraz wicepremier Federacji Rosyjskiej, który to wszystko nadzorował, też imię i nazwisko jest absolutnie identyczne. On zmarł w 1991 roku w związku z tym, że każdy z nich otrzymał odpowiednie dawki promieniowania, które nie dało się wyleczyć, dlatego organizm ludzki przestał działać. Ja w swój czas w Czernobylu po likwidacji skutków Czernobyla pracowałem pod bezpośrednim kierownictwem byłego ministra Związku Radzieckiego oraz pierwszego ministra do spraw Czernobyla, pierwszego rządu Federacji Rosyjskiej za czasów prezydenta Jelcyna, mojego serdecznego starego przyjaciela Semiona Semionowicza Wolościuka, akademika i fizyka jądrowego z wykształceniem tak samo jak ja. On był najmłodszym członkiem praktycznie komisji państwowej, która zajmowała się likwidacją skutków katastrofy Czernobyla, ale nie tylko. On był pierwszym ministrem Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej, no i bardzo dużo interesujących informacji, dlatego ja, można powiedzieć, z pierwszych rąk dostałem, ale niestety do dnia dzisiejszego nie mam prawa szerokiej publiczności tę informację przedstawić i ogłaszać. Przepraszam. Wrócimy do naszych relacji. Zmniejszenie oczekiwania długości życia dla ludzi na naszej planecie stało się nie tylko ze względu na zmianę ustawień funkcji dyskretnej, o której ja Państwu mówiłem przedtem. To znaczy, że my ludzie, ludzkość, do dzisiaj marzymy o tak zwanej długości naszego życia w 1000 lat. Ale jest to napróżno. Jesteśmy obrażeni na Niego, to znaczy mam na uwadze na Boga Stwórcę, że On rzekomo dla nas jako karę za grzech pierwotny i za to, że On Bóg Stwórca za tą karę wypędził ludzi z raju oraz 10 razy krótszy zrobił dla nich okres długości naszego życia. I nie rozumiemy w związku z tym, co ja tylko co zacytowałem, istoty Jego decyzji, to znaczy istoty decyzji Boga Stwórca, którą wdrożenie tej decyzji w życie i przeprowadziła wyprawa lub ekspedycja Siemiasy Prometeusza, o którym ja w naszych poprzednich nagraniach szczególną uwagę zwracał Państwu nie dlatego, że, bo tych wypraw było kilka i przed nim, i po nim, o którym dalej będziemy rozmawiać, ale on miał decydujący wpływ na całą ludzkość obecną naszą na poziomie rozwoju ludzkości
w końcu drugiej dekady XXI wieku. Dlatego tak szczegółowo przedstawiałem naszym szanownym widzom poprzednią informację dotyczącą tej piątej wyprawy, wyprawy Prometeusza z gwiazdozbioru Prometeusza, planety Uleu z gwiazdozbioru Strzelca. To jest powiązane właśnie z decyzją Boga i z tym, że ludzkość na podstawie tego, że większość ludzi do końca nie rozumie, co napisane w świętych księgach każdego wyznania, każdej religii. Bo tam dla zwykłych ludzi napisane to wszystko językiem Ezopa, jak to nazywa. To znaczy, żeby tak samo jak mówią nasi uczniowie szkół podstawowych, trzeba nie rozumieć, a wykuć na pamięć, zdać i zapomnieć. To jest podobna podstawa, podobne podejście do tego, co napisane w świętych księgach każdej z konfesji, każdej religii, bo do końca te wszystkie interpretacje mogą zrobić bardzo nieliczni ludzie, bardzo nieliczni księdza, popy, muły lub rabini. Dlatego ja jeszcze raz mówię, że przez całe życie szukaliśmy utraconego raju, jako ślepcy, nawet napisaliśmy o tym piosenki, cytuję z pamięci. Gwiazda naszych wędrówek, palsie, ale nie spalsie do końca, szukamy, szukamy zagubionego raju. To jest w tak zwanym bardzo dużym skrócie to, co wszystko jest powiązane. Bo wciąż nawet do dzisiaj nie rozumiemy Boga Stwórca przez naszą własną głupotę. Bo nie byłoby nałożone na nas ludzi żadnych kar. Nie było takich kar. Proszę Państwa i naszych szanownych widzów to zrozumieć. A byliśmy przez Boga Stwórcy uratowani. A uratowani dlatego, żeby co zrozumieć, czy możemy i będziemy w stanie znaleźć drogę do prawdy. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć siebie i ziemię. Bo od tego zrozumienia będzie zależała nasza przyszłość. Dlaczego o tym szczególną uwagę chcę zwrócić naszych szanownych widzów? Bo sami obserwujecie te gigantyczne, ja bym powiedział, zasadnicze zmiany klimatyczne, które odbywają się na naszej planecie Ziemi. I czym dalej my idziemy w naszym rozwoju, w naszych dalszych latach, tym więcej i mocniejsze oddziaływanie tych kataklizmów na różne narody i na różne społeczeństwa w różnych państwach. To wszystko powiązane ze zmianą praktycznie pracy naszej planety Ziemi i ze zmianą, tak jak ja przedtem mówiłem, że praktycznie cały nasz układ słoneczny, włącznie z naszą planetą Ziemią, pod koniec lat 60-tych, na początku lat 70-tych, jak cały układ słoneczny, który przychodzi, całe wszystkie okrąża centrum naszej galaktyki Mleczna Droga i przychodzi od gwiazdozbioru do gwiazdozbioru, to znaczy od epoki do epoki, przez 25 920 lat, tak jak wyliczono wszystko jest, to przez odpowiednich naukowców. Ale przy tym przejściu przez gwiazdozbiór Herkulesa my praktycznie weszli w tak zwane mglawicę wodorową Herkulesa. I dlatego ja już wszystkim przed tym to wszystko mówiłem w naszych poprzednich nagraniach, tylko podejrzewam, że bardzo mało kto z naszych szanownych widzów zwrócił na to uwagę. Bo podczas przejścia jest prosty proces fizyczny, który demonstrowany jest w każdej szkole podstawowej, to znaczy zaczynając od 7-8 klasu podstawówki i doktryn liceum, kiedy twarde ciało zaczynają z bardzo dużą prędkością przechodzić przez środowisko gazowe, następuje co? Następuje nagrzewanie się tego ciała. To znaczy zwiększa się temperatura powierzchni tego ciała. A teraz proszę sobie wyobrazić, że nasza kula wystrzelona z karabinu, ona doleci, tak jest. Nasza kula, która jest naszą Ziemią razem z naszym układem słonecznym, porusza się w kosmosie z prędkością 20 km na sekundę. To jest ustalone mniej więcej około.
I proszę teraz wyobrazić, że my wchodzimy w taką głowicę Magellana, która ma gigantyczne rozmiary i cały czas zaczyna się to nie od razu proces nagrzewania, bo my tylko weszli na początku lat 70. ubiegłego XX wieku w tę chmurę Herkulesa. Dlatego zaczęli się odbywać się zauważalne wydarzenia na naszej planety Ziemi powiązane ze zmianą klimatu, tylko zaczynając obserwowalne przez naukowców, przez meteorologów, przez geofizyków, przez astronomów, przez astrofizyków, tylko zaczynając od 1998 roku. Zaczęli zmieniać się w tym czasie, tak jak już mówiłem, częstotliwości Schumana. To znaczy rezonanse Schumana, które były przedtem stabilne, trwali setki lat niezmienne, zaczęli płynąć w kierunku podwyższenia tej częstotliwości rezonansu Schumana. O tym ja też mówiłem w swoich poprzednich nagraniach, bo to jest ściśle powiązane z oddziaływaniem na nasz organizm ludzki. Zmiana częstotliwości, podwyższenie temperatury, które my w roku 2019 obserwujemy jak bardzo zauważalne, bardzo niebezpieczne zmiany klimatyczne, naruszenia całej ekologii. I teraz Państwo wszyscy wiecie, w telewizji obserwujecie występy i protesty sprzeciwu przeciw wyrzucania dwutlenku węgla do atmosfery, który jakoby powoduje tak zwany efekt cieplarniany, który doprowadza do topnięcia się lodowców na biegunach naszej planecie. Już nie mówię o tych filmach bardzo dobrze między innymi postawionych przez BBC, angielską telewizję, i powiązane z naturalnym, o topnięciu lodowców w Grenlandii, który bardzo bliski do nas, to znaczy do Polski, i który duży wpływ mogą dalej mieć na w dalszych latach naszego istnienia na ziemiach Rzeczypospolitej, w związku z tym, że następuje gwałtownie wzmocnienie różnych huraganów, o huraganach, który, powiedzmy, Dorian, który telewizja teraz nasza huczy non-stop, Państwo słyszeliście, ale to jest powiązane tak samo z tym, że już przed tym, w jednym z poprzednich naszych nagrań z Mariuszem, ja mówiłem, że praktycznie w końcu lat 90. ubiegłego wieku rosyjscy naukowcy, meteorologi i geofizycy, prowadząc badania realnych map, tak zwanych krzywych izobarycznych, to znaczy krzywych stałego ciśnienia w różnych punktach naszej planety, bo te dane pozyskiwali od satelitów, które okrążają nasze planety, ze zdziwieniem znaleźli cztery zasadnicze centrum, które wpływają na formowanie jak cyklonów, tak i antycyklonów. Ja już przedtem mówiłem, jeden z tych najmocniejszych i największych praktycznych centrów izobarycznych znajduje się na zachodnich terenach pustyni Gobi obecnego państwa Mongolii. Tam znajduje się najmocniejszy centrum, który formuje cyklony i antycyklony. W tym roku wszyscy na pewno Państwo słyszeli, że gigantyczne powodzie nawiedzili ziemię powiązane z tymi obwodami rosyjskimi bliskimi do jeziora Bajkal, że tam jest zatopienie i tak dalej. To wszystko jest skutkiem oddziaływania tych centrów izobarycznych, bo praktycznie oni oddziaływują nie tam, gdzie się sami znajdują, a na dystansach 700-800 kilometrów, nawet do 2-2,5 tysięcy kilometrów od siebie, formując te gigantyczne cyklony i antycyklony. Drugi centrum izobaryczny, który dokładnie zaczyna teraz oddziaływać na tereny obecnej Rzeczypospolitej, znajduje się w Morzu Baffeta, lub Buffeta, jak to się pisze, to jest zachodnie tereny obecnej Grenlandii. To jest drugi po mocy swoje centrum, który już zaczyna oddziaływać na tereny obecnej Rzeczypospolitej, ale z północy. Z południa na tereny Rzeczypospolitej, doprowadzając do gigantycznego wzrostu temperatur,
powstania suszy i tak dalej, zaczyna oddzielać trzeci centrum izobaryczny, który nas znajduje się w północnych Włoszech, to znaczy w Italii, północne góry włoskie, które my nazywamy Alpy. Właśnie w Alpach Północnych znajduje się trzeci po swojej mocy centrum izobaryczny, które oddziałuje na cały klimat Europy Zachodniej. I ostatni, czwarty centrum izobaryczny, który praktycznie te cztery centrum znajduje się na północnej półkuli ziemskiej, według wszystkich znajduje się obecne w górach Kaukazu, to znaczy to jest dwuglowa góra, którą my znamy pod nazwą Elbrus. To są najmniejsze po swojej mocy centrum izobaryczne, które oddziałuje na nasz klimat. Dlatego chcę Państwu jeszcze podsumować obecny mój wykład, a dalej ruszymy w innym trochę kierunku. Droga do prawdy jest esencją ludzkiego życia, bo każdy z nas musi znaleźć własną drogę do Boga, bo taka jest istota prawa boskiego. Dlatego proszę zapamiętać najważniejsze. Nigdy, przenigdy nie trzeba bać się złowrogich istot. Nigdy. Bo strach jest ich główną bronią. Ja mówię te zdania dlatego, że potem w swoich dalszych prelekcjach, w związku z tym już Państwu za dużo powiedziałem o tak zwanych obecności sił światła, które reprezentują to dobro, tą wysoką moralność, tą kulturę, tą prawdę, którą starają się donieść do nas, zwykłych ludzi, żeby my to zrozumieli, jest druga strona medalu, który ja nazywam za swoimi nauczycielami ciemnymi silami, które oddziałują na nas. I na jednym z bardzo znanych państwu i powszechne upominanych we wszystkich świętych księgach, wszystkich religiach naszej obecnej cywilizacji, to znaczy o Azefie Szatanie, ja będę dalej upominać. Bo jeszcze raz powtarzam, że trzeba się nie bać oddziaływania na nas istot złowrogich, тобто istot, które reprezentują ciemne siły, nigdy. Bo tylko strach jest ich główną bronią, która oddziałuje na nas ludzi. Przez szantaż i zastraszenie, one, to znaczy ciemne siły, szatany i jego pomocnicy, starają się wymusić człowieka bać się ich i podporządkować się ich woli, bo tylko na złamanego pod przymusem oddziaływania tego człowieka oni są w stanie wywierać swój wpływ. Ale przeciw tych, którzy ich się nie boją, one absolutnie bezsilne. Powtarzam, absolutnie. To znaczy, ja tym samym nawołuję naszych szanownych widzów, żeby każde swoje działania, każde swoje zachowania przemyśleć i nie bać się tego, bo ty tylko działa na rzecz właśnie największego wroga naszej ludzkości. Dlatego powtarzam jeszcze raz, nie bójcie się ich nigdy, to znaczy tych złorogich sił, które każdy z nas odczuwa to oddziaływania, w żadnej sytuacji nigdy nie wykazujcie nawet ukrytego strachu wewnątrz swojej duszy, bo one wyczują również to natychmiast, to znaczy ten nasz strach wyczuwają bardzo szybko. Wasz ratunek i zbawienia w przekonującej sile prawdy i sile dobra. Jeśli to u was jest i wy szczerze i naprawdę idziecie ku dobru, to wam w ogóle nie ma czego się bać. Ani w stosunku do swojego ciała, ani w stosunku do swojej duszy. Bo nawet w najcięższym przypadku, kiedy powiedzmy, oni będą próbować zabić waszą duszę i odniosą przy tym sukces, bo coś takiego następuje, dlaczego ja na to zwrócę Państwa i naszych widzów szczególną uwagę. Przypominam słynny poemat Goethego, Faust. Pamiętacie Państwo, że w tym poemacie Goethe, który był nie tylko wielkim poetem niemieckim, on był wielkim ezoterykiem, on był wielkim naukowcem. On mówi, że Faust sprzedaje swoją duszę diablu, to znaczy szatanowi. Sprzedaje za to, żeby
on pomógł im w tym i tamtym, nie będę tu się konkretnie dalej mówić, wszystkie Państwo wiecie, ale kto nie wie, to może przeczytać ten poemat. Dlaczego mówię o tym, bo praktycznie dalej będę Państwu mówić o tym, co to jest nasza dusza i jaką pojemność i najważniejsze, jaką największą cenność energetyczną ma nasza dusza, bo każda dusza ludzka ma gigantyczną, niewyobrażalną pojemność energetyczną. Żeby jakoś analogię Państwu z tym przybliżyć, powiem tak, że energetyka naszej duszy dorównuje się energetyce 62 500 kg uranu. To znaczy tego pierwiastka, przy rozpadzie którego, rozpadzie, nie anihilacji, jak dalej piszą, bo to uwzględniałem w słynnym wzorze E do równa 7C kwadrat, który jest niepełny, uzupełniając to wzorem Esita. Wydzieli się 1,5-2% energii rozpadu uranu na dwa nierówne kawałki i proszę sobie wyobrazić, jaką gigantyczną energetyki potencjału ma nasz organizm, nasza dusza praktycznie, bo on jest trzecim niezbędnym składnikiem budowy każdego człowieka. Dlaczego trzeba bardzo dbać i bardzo pilnować swojej własnej duszy? Bo to jest coś najgorsze, człowiek może utracić. A dlatego szatan jest zainteresowany podpisać takie umowy, jak to nazywa się, jak to bardzo, powiedzmy, konkretnie i namacalne właśnie przedstawił w tym swoim poemacie Goethe, tylko on nie mówi, dlaczego szatan zainteresowany kupowaniem dusz ludzkich, które jest, następuje. Dalej my będziemy mówić, kiedy będę Państwu opowiadać o cywilizacji i praktycznie skąd pochodzi, kiedy się urodził sam Azef Szatan, kto to jest, jak on stworzył swoje imperium, które znajduje się praktycznie w materii wyżej położonej od nas, materii żółtej przestrzeni, żółtego spektrum. Dlaczego on, który był jeden z bardzo światłych aniołów, to znaczy był pomocnikiem Boga Stwórcy, o którym ja razem z Mariuszem nagraliśmy cały projekt Boga, dlaczego odszedł od tego Boga i dlaczego zboczył w nie tym kierunku. I chcę jeszcze powiedzieć, że praktycznie według mojej wiedzy i tej informacji, której dostaję od swoich nauczycieli, on tylko jest małym, jak nazywa się w Polsce, pikusiem, tobto reprezentantem tych ciemnych sił, które mogą oddziaływać i cały czas próbują się wtrącić się w rozwój naszej cywilizacji ludzkiej na planecie Ziemi. Bo nasza planeta Ziemia jest tak zwaną planetą unikatową. Przedtem ona była taką samą planetą, jedna z tysięcy czy milionów planet, które znajdują się w naszej galaktyce Mleczna Droga, ale po wydarzeniu, które nastąpiło ponad 13,5 tysięcy lat temu, w związku z przyspieszeniem pracy naszej funkcji dyskretnej, które były przeprowadzone przez wyprawę Prometeusza za poleceniem Boga Stwórca, planeta stała unikatową na skalę nie tylko naszej galaktyki, a na wszechświata. To znaczy na konkretnym przykładzie naszej planety istoty wyższe przeprowadzają różne interesujące doświadczenia, które dotyczą praktycznie nie tylko naszej galaktyki, ale całego innego układu skupienia galaktyk, to znaczy całego naszego wszechświata, o którym będę mówić dalej. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nawet w najcięższym przypadku, kiedy powiedzmy, oni będą próbować zabić naszą duszę i odniosą przy tym sukces, to znaczy im się to uda, wam wszystko jedno, nie ma czego się bać. Bo wtedy według kopii archiwalnych głównego przechowywania zapisanych dusz, w każdej chwili duszę można przywrócić, odbudować w pierwotnym jej stanie ze wszystkimi identyfikacyjnymi cechami osobowości oraz zachowania pamięci w stanie nietkniętym, pierwotnym. Przez ingerencję sił zła międzygwiezdnymi socjalnymi ze strony tak zwanych międzygwiezdnych socjalnych pasożytów, to znaczy ciemnych sił wszechświata. Dalej o tym będę też opowiadać i własnego ja, naszego szanownego państwa.
Ale najważniejszym przy tym wszystkim jest to, że były obiektywne podstawy u istot wyższych, to znaczy cywilizacja Boga Stwórca, znajdująca się w materii szarej przestrzeni, już zaczynam wpadać w rutyny, do waszego oddania i dążenia ku dobru. Do waszego oddania, nasze szanowne widzowie. Powtarzam jeszcze raz, jeśli jesteś zaangażowany i dążysz ku dobru, to tobie w ogóle nie ma czego się bać. Niczego i nigdy. Ani z przodu, ani od tyłu, absolutnie niczego. Dlatego zawsze otwarcie demonstrujcie swoją pewność, brak jakiegokolwiek strachu oraz wyższość i przewagi nad ciemnymi siłami zła. Bo to wasze zachowania i nastawienie po prostu ich obezwładnia, straszy i zabije. I nie tylko moralnie. Nigdy i niczego się nie bójcie. Dobrze, dziękujemy serdecznie Państwu. Do zobaczenia.